Cacikal, everyone! Witajcie, kochani! Dzisiaj zaczynamy wakacje, a mianowicie Arbi skończył szkołę swoją leśną dzisiaj. Znaczy się skończy za 2 godziny. I tak sobie pomyślałam, że to dobra okazja, żebyśmy porównali, kiedy są wakacje w Indiach, w Polsce, w Anglii, a także w Australii i w Kamerunie, czyli w Afryce. Jesteście zainteresowani? Zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Wiemy, w Polsce kończymy po 24 czerwca. No też teraz wydłużają, słyszałam, że coraz bardziej ten rok szkolny, no ale taką mam wiedzę na ten temat, że wakacje kończą się około 24-26 czerwca. Jak to było w tym roku? Dajcie mi znać w komentarzu. Więc... I zaczynamy oczywiście 1 września, za wyjątkiem studentów, którzy kończą inaczej. Po prostu mówmy tu o szkole podstawowej, no bo jestem na tym etapie. No niby jeszcze nie, no bo w Polsce się zaczyna szkołę później, ale wiecie, o co mi chodzi. W każdym bądź razie, no, wspomnienia ze szkoły w Polsce to właśnie były to, że są długie letnie wakacje, a w ciągu roku, no to mamy parę wolnych, prawda? Mamy majówkę, mamy 11 listopada, mamy Boże Ciało, Wielkanoc i Boże Narodzenie oraz też ferie zimowe. No i tutaj były na przestrzeni lat różnie to wyglądało, ale mniej więcej w styczniu, w lutym mamy te ferie, nie? Zimowe. W grudniu oczywiście święta. Czasami to się łączyło razem, jak akurat w jakimś województwie wypadało, że ferie zimowe zaczynały się w styczniu. No ale to wiecie najbardziej, bo wszyscy, co oglądają, znają Polski, czyli mieszkają w Polsce, ale mają tam rodzinę. No więc przejdźmy. Gdzie jest tak najbardziej podobnie do Polski? I tutaj było moje wielkie zaskoczenie, bo najbardziej zbliżony rok szkolny mamy w Kamerunie, w Afryce. Skąd mam tę informację? Moja ciocia mieszka tam. Jest siostrą zakonną w misji Paulotynek i właśnie ona w Kamerunie prowadzi przedszkole. Mają tam również szkołę i ogólnie całą parafię. No i właśnie zapytałam się, jak to tam u nich wygląda i powiedziała mi, że tak jak w Polsce. Pod koniec czerwca jest koniec roku, 1 września jest początek roku. Mają przerwę świąteczną. Nie mają przerwy zimowej, bo nie mają zimy. Ale jest dłuższa przerwa wielkanocna. I świąteczna, bożonarodzeniowa i potem wielkanocna. No, więc tak w miarę podobnie do Polski. W ciągu roku też zdarzają się jakieś tam wolne dni od szkoły. Ale to są bardziej takie przedłużone weekendy niż jakieś dłuższe wolne. No więc teraz przejdźmy do Australii. Tam mają całkiem inaczej. No bo mają odwrotnie porę roku, prawda? Ale mają, tak jak i w Polsce, przepraszam, tak jak i w Anglii i w Indiach, tylko miesiąc wolnego na nasze lato, tak? Czyli w sierpniu, czyli w Anglii, w Indiach i w Australii rok szkolny, inaczej, a mają przerwę zimową w tym czasie, a my mamy tutaj koniec semestrów, nie? Bo... pomieszałam. W każdym bądź razie w Anglii, w Indiach i w Australii są jakby 4 semestry. I każdy ten semestr jest około 6 tygodni, oddzielony wolnym, tygodniowym lub dwutygodniowym. I tylko jest jedno dłuższe wolne, które jest około 5-6 tygodni. No i my tutaj w Anglii kończymy teraz rok szkolny i zaczynamy 1 września, czyli mamy 5 tygodni wolnego. That's it? Okay. Rok szkolny w Australii zaczyna się, to zależy od, jeden jest, że tak powiem, wschodnia część Australii, zachodnia. W jednej części zaczynają około 23 stycznia, a w drugiej około 3 lutego. Czyli tak trochę w Polsce między województwami mają przerwy w feriach zimowych, nie? No go, go, go! Come on, mommy catch you here! Mommy catch you here! No, więc zaczynają rok szkolny wtedy, kiedy my zaczynamy drugi semestr w Polsce, prawda? Ready? Steady? Go! Tu i tu są pierwsze ferie, zaczynają się 10 kwietnia i trwają 11 dni.
bo pisze, napisała mi szwagierka, że od 10 do 21. No więc pewnie licząc, wiecie, przed weekendem i po weekendzie, to mamy 10 dni, nie? Czyli jeden tydzień. Jak też jest często w Anglii, że niektóre te przerwy mają tydzień, a niektóre 2 tygodnie. Źle zrozumiałam te wytyczne, co mi wysłała, bo pisze, że rok szkolny, że semestr kończy się 6, a ferie zaczynają się 10 i ferie kończą się 21, a do szkoły wracają 24. Tak, wiecie, trochę zawikła, nie? No w każdym razie kolejny semestr jest od 24 kwietnia do czerwca. Przepraszam, lipca. I tam jest znowu tak 11 dni wakacyjnych i chyba weekend przed i weekend po. Dałam te wytyczne, co mi ze szkoły syna szwagierka dała. Bo próbuję mówić ładnym składem, ale widzicie, wychodzi jak zwykle. Nie wiem, skąd ta pomyłka. Więc 30 czerwca kończy się semestr drugi, tak? A 3 lipca zaczynają się wakacje. I potem 17 lipca zaczyna się kolejny semestr trzeci, który trwa do 22 września. Z 5 września do 6 października jest kolejna przerwa. No i potem już do 19 grudnia, kiedy to się rok szkolny kończy i mają przerwę letnią, miesięczną. No, mam nadzieję, że za bardzo Was nie skołowałam i przejdziemy teraz do kolejnego kraju. Z Indii liczyłam na najbardziej długie i wyczerpujące informacje, ponieważ jedna fagierka jest nauczycielką i była wicedyrektorem, a druga jest, ma 2 dzieci w szkole i dostałam taką wiadomość, że latem, cały czerwiec do 10 lipca są wakacje letnie. 10 lipca jest rozpoczęcie roku szkolnego, a w grudniu, w okresie Bożego Narodzenia, jest jeden tydzień wolnego. W ciągu roku wszystkie wolne są zależne od szkoły, od rady szkoły. No i może być tak, że jest bardzo dużo wolnego na wszystkie święta w każdej religii i na Dni Niepodległości i tak dalej. Chyba odgórnie są tylko wolne w Dni Niepodległości, a reszta zależy od rady szkolnej. Nie dostałam odpowiedzi, jak to wygląda w ich konkretnych szkołach. Już czekam miesiąc na odpowiedź, więc stwierdziłam, że zostaniemy przy tym, co jesteśmy. No i teraz w Anglii. W Anglii jest taki dosyć dużo wolnego, przynajmniej z tego, co ja zauważyłam. Arvi chodzi do tej szkoły leśnej od lutego. I prawda jest taka, że połowa tego czasu to były wakacje. Na Wielkanoc były 2 tygodnie. Potem był tydzień. Potem były znowu tydzień. Konkretne daty zaraz Wam podam. No, więc no, dosyć tego wolnego jest. I teraz jest miesiąc wolnego, ponad, nie? No, 5 tygodni. I od września początek roku szkolnego. No i może. Co? No, mama, a na jej nie.